Święty Marek Marconi urodził się w Mantui lub w pobliżu Borgoforto w roku 1480. Wcześniej zetknął się z życiem pustelniczym, które w pobliżu jego rodzinnych stron wiedli dwaj hieronimici. Pociągnięty ich przykładem, w wieku zaledwie 16 lat wstąpił do klasztoru pod wezwaniem świętego Mateusza w Milarino. Prawdopodobnie z czasem przyjął święcenia kapłańskie. Zasłynął z życia pobożnego i daru prorokowania. Zmarł mając zaledwie 30 lat, 24 lutego 1510 roku w Mantui. Jego grób wkrótce stał się celem licznych pielgrzymek. Przez wieki czczono go jako błogosławionego, ale nigdy nie przeprowadzono formalnych starań o beatyfikację. Tę podjął dopiero m.in. Józef Sarto jako biskup Mantui. On też, już jako papież Pius X, zatwierdził kult świętego Marka Marconiego w roku 1906. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech modlitwa świętych, których dzień obchodzimy, wyjedna nam Twoją pomoc, abyśmy mogli uczestniczyć w ich wiecznej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.